Karolina Grabowska, witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu bezpłatne porady lekarzy. 50 lat z fotografią. W obronie drzew. Kolorowy zlot turystów na powitanie wiosny. Czas wielkiej rzeźby. Zaczynamy! W minioną sobotę w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej odbyły się bezpłatne konsultacje krajowych i zagranicznych specjalistów dla dzieci oraz przyszłych mam. Najważniejsze są dzieci. Pod takim hasłem zorganizowano Białą Sobotę, podczas której z bezpłatnych porad najlepszych specjalistów w dziedzinie neonatologii, perinatologii oraz tych specjalności, które wspomagają rozwój dzieci, mogły skorzystać rodziny maluszków do lat 3 z terenu Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz województwa śląskiego. Rodzice mieli szansę skonsultować niepokojące objawy dotyczące swoich pociech, a także rozwiać wszelkie wątpliwości związane z karmieniem i żywieniem. Przyszłe mamy z kolei uzyskały odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu ciąży. Partnerem akcji była Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W miniony piątek w Galerii Bielskiej BWA odbył się wernisaż prac oraz spotkanie autorskie z Andrzejem Baturo. Andrzej Baturo, 50 lat z fotografią, to wyjątkowa, retrospektywna wystawa jednego z najważniejszych artystów fotografików, prezentująca prace z różnych okresów twórczości. Wystawa w Bielskiej BWA ukazuje cykle zdjęciowe, projekty i fotoreportaże najbardziej charakterystyczne dla twórczości Andrzeja Batury, począwszy od młodzieńczych fascynacji fotografią artystyczną i prób reportażowych w latach 50. i 60., poprzez dojrzałą fotografię publicystyczną i socjologiczną, a skończywszy na okresie bielskim, kiedy w centrum zainteresowań artystycznych znalazła się barwna fotografia pejzażowa. Artysta najchętniej wypowiada się w wielozdjęciowych fotograficznych odpowiednikach reportażu i felietonu. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. czarnego reportażu. Jako fotoreporter publikował m.in. na łamach Polityki, National Geographic oraz Der Spiegel. Tę wyjątkową wystawę można oglądać do 6 kwietnia. Sprawa bulwarów streceńskich spędza sen z powiek nie tylko mieszkańcom, ale także urzędnikom bielskiego ratusza. Społeczny Ruch Ochrony Drzew złożył na ręce prezydenta miasta petycję dotyczącą zachowania zadrzewienia na terenie bulwarów streceńskich. Pod wnioskiem podpisało się ponad 1300 osób. Treść petycji dostępna jest na stronie www.beskidnews.pl. Oddział PTTK pod Beskidzie w Bielsku-Białej zaprasza na kolorowy zlot turystów – powitanie wiosny. Impreza odbędzie się 22 marca, a meta zlokalizowana zostanie przy schronisku na Magórce Wilkowickiej. Wymarsz przewidziany jest w dwóch grupach – dorosłych i dzieci. Na mecie zaplanowane są różne zabawy i konkursy, a wśród nich na najciekawiej przebraną drużynę. Zgłoszenia do udziału w kolorowym zlocie turystów przyjmowane są do 18 marca w siedzibie PTTK pod Beskidzie oraz elektronicznie na adres pttkbielsko@wp.pl. 7 marca w Bielskiej Szkole Przemysłowej odbyła się gala konkursu Czas Wielkiej Rzeźby. Bielska Szkoła Przemysłowa to placówka z bogatą tradycją, która od początku swego istnienia kształciła nie tylko kadry techniczne, ale także kształtowała wartości obywatelskie i patriotyczne postawy. Z tego właśnie zrodziła się kolejna inicjatywa zespołu nauczycielskiego, jaką był konkurs Czas Wielkiej Rzeźby, związany z tegorocznymi obchodami 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Konkurs został ogłoszony jesienią ubiegłego roku. Jego głównym celem było zainteresowanie uczniów historią oraz budzenie poczucia dumy z faktu bycia Polakiem. Uczniowie mogli wystąpić w sympozjum naukowym, wziąć udział w quizie historycznym, przygotować recytację lub inscenizację teatralną, nagrać słuchowisko radiowe, a nawet stworzyć własny utwór muzyczny. Jednak największą popularnością cieszyły się konkurencje plastyczne. Uczniowie przemysłówki wykazali się ogromną inwencją i nieograniczoną wyobraźnią. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w środę. Do zobaczenia.
system. System ready.